Szanowni Państwo, dzisiejsza konferencja jest poświęcona bardzo ważnej kwestii, o którą walczyliśmy przez naprawdę bardzo, bardzo, bardzo długo. Praktycznie od roku 2007 zmieniono przebieg S19. S19 zmieniono przebieg, rozporządzenie ministra infrastruktury i to była bardzo zła decyzja dla powiatu sokólskiego, bardzo zła decyzja też dla Polski, dlatego że jeżeli S19 miało iść przez Korycin, to znaczy, że o 70 km dłużej niż normalny przebieg. Cały czas walczyliśmy, zabiegaliśmy o to, żeby S19 szła po Starodroży przez Czarno-Białostocką. W dniu dzisiejszym mamy decyzję. Dziękujemy. Proszę bardzo, przekazuję głos dla pana ministra Dariusza Piątkowskiego. Szanowni Państwo, zdecydowaliśmy się zwołać tę konferencję tu właśnie w Sokółce, ponieważ ta decyzja z piątku, decyzja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad to złożenie wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie decyzji o warunkach środowiskowych jest takim momentem, który ostatecznie pokazuje to, co zapowiadaliśmy już i kilka miesięcy temu, i kilka lat temu. To, czym mówił przed chwilą pan starosta, w roku 2015 po wyborach odziedziczyliśmy taką sytuację po Platformie Obywatelskiej PSL-u, w której trasa S19 na północ od Białegostoku miała przebiegać przez Knyszyn, Korycin, dalej dopiero na okolice Sokółki i do Knyszyna. To oznaczałoby, że przejazd z Białegostoku do Kuźnicy byłby niemal dwukrotnie dłuższy niż ten przebieg po Starodroży. Z naszego punktu widzenia to była absurdalna decyzja, stąd wszyscy posłowie parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości od początku zabiegali o zmianę decyzji. Spotykaliśmy się zarówno z ministrem infrastruktury, panem Andrzejem Adamczykiem, ale także z dyrektorem oddziału białostockiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, panem Wojciechem Bożuchowskim. Przekonywaliśmy ich do tego, że trzeba jeszcze raz zdecydować o przebiegu trasy S19. Zdawaliśmy sobie sprawę, że będzie to oznaczało wydłużenie całego procesu, bo pewne działania administracyjne, przygotowawcze, te związane głównie z ochroną środowiska, trzeba będzie powtórzyć, chociażby te badania środowiskowe musiały mieć całoroczny cykl przez wszystkie 4 pory roku. I chociaż były wątpliwości, to zdecydowano się na takie rozwiązanie. Ukoronowaniem tych rozmów i zabiegów jest ta piątkowa decyzja, która jednoznacznie wskazuje, że dziś polski rząd, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad widzi budowę trasy S19 po Elfronie Starodroży, czyli najkrótszą trasą z Białegostoku do Sokółki, dalej w stronę granicy z Białorusią. Mamy nadzieję, że ta decyzja spotka się z dobrym odzewem ze strony Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, że w ciągu roku będziemy mieli pozytywną opinię i potem będzie można przystępować już do stopniowo ogłaszania przetargów i w ciągu najbliższych kilku lat zostanie wbita symboliczna pierwsza łopata i rozpocznie się budowa tego odcinka. Dyrekcja Krajowa Dróg Krajowych i Autostrad złożyła wniosek na odcinek od węzła Dobrzyniewo aż po Sokółkę. Mamy nadzieję, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie będzie widziała poważniejszych przeszkód przyrodniczych, które nie powstrzymają budowy tej drogi i dzięki temu mieszkańcy Sokółki będą mogli uwolnić się od tych setek, tysiąców tirów, które przejeżdżają codziennie przez centrum Sokółki. Cały ruch tranzytowy pójdzie obwodnicą i jednocześnie będą mieli bardzo dobre połączenie ze stolicą województwa i dalej z pozostałą częścią kraju. O szczegółach samego wniosku oraz przygotowanej inwestycji powie pan Wojciech Bożuchowski. Szanowni Państwo, jak zechciał wspomnieć pan minister, w miniony piątek, czyli 6 marca, złożyliśmy wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego. Proszę, proszę do mikrofonu, dobrze? Przepraszam. Dziękuję bardzo. Złożyliśmy 6 marca, w piątek, wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trasy S19 na odcinku Kuźnica-Dobrzyniewo.
Muszę powiedzieć, że jest to wariant piąty, ponieważ były procedowane wstępnie cztery warianty z tak zwanym dalekim obejściem Puszczy Knyszyńskiej, wariant przebiegający po Starodrożu. Chcę powiedzieć, że przedsięwzięcie jest trudne pod względem środowiskowym, zwłaszcza na odcinku od miejscowości Straż do miejscowości Wasilków, gdzie mamy świadomość, że przechodzimy przez Puszczę Knyszyńską, Ostoję Knyszyńską. Niemniej jednak jesteśmy przekonani, że przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony środowiska uzyskanie tej decyzji będzie możliwe, a wariant, o którym mówię, jako najbardziej racjonalny, stanie się faktem. Dalszy przebieg procedowania jest taki, proszę Państwa, że przewidujemy, bo nie da się uniknąć przypuszczeń, że są bardzo prawdopodobne również protesty ekologiczne. Przewidujemy przetarg w styczniu 2022 roku z możliwością zakończenia tej budowy na przełomie roku 2025, do końca 2025 roku. Jednocześnie chcę powiedzieć, ponieważ jesteśmy w Sokółce, jesteśmy blisko ulicy Białostockiej, po której odbywa się ten ogromny ruch, to myślę, że to początek końca znacznych utrudnień wynikających z przejazdu tego ruchu tranzytowego do granicy. Chcę powiedzieć, że na odcinek Kuźnica-Sokółka decyzja jest procedowana i jej uzyskanie przewidujemy w połowie kwietnia, dlatego że 12 lutego został ogłoszony tak zwany udział społeczeństwa, na który przewiduje się 30 dni. I ponieważ oddział, o czym już niejednokrotnie mówiłem, w tym roku przewiduje przeprowadzenie 12 przetargów na realizację dróg ekspresowych, chodzi przede wszystkim o trasę S19, to w trzecim kwartale tego roku odbyłby się przetarg właśnie na odcinek, o którym mówię, czyli od Kuźnicy, od granicy do Sokółki. I cóż jeszcze, dodam, że to przedsięwzięcie to będzie droga dwujezdniowa na całym przebiegu, że nie tylko odciąży Sokółkę, ale też będzie zawierać w swoim przebiegu obejście Czarnej Białostockiej, ale też w efekcie po połączeniu z Dobrzyniewem będzie stanowić tak zwaną blisko północną obwodnicę Białegostoku, co odciąży również Białystok od ruchu tirów. Będzie tam łącznie między Sokółką a Dobrzyniewem 7 węzłów, 1 do zmodernizowania, 6 do budowy. I to jest kluczowa decyzja, Szanowni Państwo, z punktu widzenia powiatu sokółskiego. To, tak jak mówiliśmy, to przede wszystkim w tej chwili dla rolnictwa, nasza ziemia powiatu sokółskiego jest terenem rolniczym. Przede wszystkim chronimy bardzo ważne i dobre gleby gminy Janów, tak? Gminy Janów i gminy Korycin. Gdyby tamtą drogą miały iść S19, no to bardzo dużo terenów by było po prostu zniszczonych. Drugi element, no to przede wszystkim te elementy ekonomiczne. No jest bliżej po prostu z Białegostoku przez Czarno-Białostocką do Sokółki niż przez Korycin. To w ogóle było absurdalne. Ta Ostoja Knyszyńska, o której mówił pan dyrektor, to są lasy nasadzeniowe, które w żaden sposób już w tej chwili są tam na tej części przechodzącej przez gminę Czarno-Białostocka i są po prostu wycięte i tam aż się prosi, żeby ten dwupasmowy ruch po prostu tamtędy poszedł i absolutnie bez żadnego wpływu na właśnie tam przyrodnicze te walory tamtego miejsca, wręcz odwrotnie, przecież każdy z nas, kto jechał w nocy przez ten teren właśnie S19 przez Czarno-Białostocko, to wie, jak niebezpieczne jest wybieganie zwierząt. Jeżeli tam będą w tej chwili tak elementy te wybudowane, konstrukcyjne, gdzie zwierzęta będą mogły pójść bezpiecznie pod czy nad drogą, to też uratujemy bardzo, bardzo wiele zwierząt, które ginęły pod kołami samochodów, a przede wszystkim życie ludzi uratujemy. To jest bardzo istotne, tak? Tych argumentów jest bardzo, bardzo wiele. Z punktu widzenia samorządu to nie możemy być bardziej szczęśliwi, nie mogło być lepszego dnia niż dzień dzisiejszy. Proszę zobaczyć, my w tej chwili jedziemy tu, stoimy tutaj bardzo blisko właśnie ulicy, przez którą przebiega S19. Po prostu tu się nie da żyć, tak? On non stop jest ruch tirów, ruch tych patelni ze żwirem, ruch samochodowy, ale też ruch ze przejścia granicznego, tak? To też jest kolejny element. On w tej chwili pójdzie obwodnicą i zostanie skierowany na Białystok.
ze swego, w imieniu całego mieszkańców powiatu sokólskiego, w imieniu mieszkańców Sokółszczyzny, bardzo serdecznie dziękuję i panu ministrowi Piątkowskiemu, jak i również panu posłowi Gwiazdowskiemu, Mariuszowi Gromko, panu senatorowi, jak i Wojciechowi Bożulkowskiemu, którzy pracowali nad tym i dziękujemy, no bo to jest dla nas bardzo ważna decyzja i istotna wiadomość. Pani starosta, telewizja Sokółszczyzna. To jest druga już konferencja, gdzie brakuje przedstawicieli gminy, tak, burmistrza. Najpierw Sokowola, pan Matyskiel, teraz pani burmistrz. Dlaczego na tą konferencję została właśnie zaproszona pani burmistrz? Szanowni Państwo, my za każdym razem na te wszystkie konferencje zapraszamy przedstawicieli władz oczywiście, którzy podejmują decyzje, jak i również przedstawicieli samorządów, którzy są zaangażowani w ten proces. Tak? Z naszego punktu widzenia to było najbardziej adekwatne osoby, które są zaangażowane przy tym, zaprosiliśmy i tak uznaliśmy. To te osoby, które były w ten proces zaangażowane. Zwróćcie Państwo uwagę, że krótszy przebieg trasy z Białegostoku w stronę Sokółki będzie oznaczał znacznie mniejszą ilość paliwa, którą zużyją samochody, zarówno osobowe, jak i ciężarowe, a to będzie oznaczało także i czystsze środowisko. W ostatnich miesiącach i latach bardzo dużo mówi się o czystym powietrzu, no i ewidentnie skrócenie odległości między Białymstokiem a Sokółką poprzez wybór tej trasy po Starodroży będzie oznaczał także dużo czystsze powietrze. Jest to więc zgodne z tymi celami klimatycznymi, które narzuca nam także Unia Europejska. No i mamy nadzieję, że za te kilka lat, o czym mówił pan dyrektor Bożuchowski, w końcu mieszkańcy Sokółki uwolnią się od tych tirów, które jeżdżą przez centrum Sokółki i Sokółka będzie po prostu bezpieczniejsza. Wszystko, natomiast mając świadomość tego, że to są obszary bardzo cenne przyrodnicze, a nasze przedsięwzięcie zalicza się do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, staramy się w maksymalnym stopniu wykorzystać istniejący korytarz, tak? To nie oznacza, że idealnie jezdnia będzie się pokrywała, bo budowa drogi ekspresowej to są również drogi zbiorcze, natomiast w maksymalnym stopniu poza miejscami, gdzie obchodzimy miejscowości nowym śladem, to będzie wykorzystane po Starodroży.